I przenosimy cwaniaka. I to jest sposób. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution. Sekrety doktora Wu DLC. Dzisiaj, moi drodzy, zdobędziemy sobie Trodona, a ten wybieg, który właśnie widzicie na ekranach, będzie jego nowym domem. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Dzisiaj została nam do zrobienia, moi drodzy, ostatnia misja na Muerta East. Zrobimy sobie misję od Lamberta, misja z Security. Będziemy musieli sobie zdobyć nowy gatunek, czyli Trodon. Jest to ostatni dinek, którego nie mamy odblokowanego, tak więc będziemy mogli go sobie zrobić o tutaj. A zatem dajemy Start Mission. I musimy wytworzyć sobie oczywiście Trodona. Czy możemy wytworzyć Trodona? Zobaczmy sobie. Nie możemy wytworzyć sobie Trodona, a zatem idziemy sobie do Research Center. Idziemy sobie do Fossils. I czy możemy go zdobyć? Jak widzicie, zrobiliśmy tylko Start Mission i z automatu od razu nam się skamelina odblokowała. O co teraz chodzi? Co musimy zrobić dalej? Nie musimy wykupować skameliny. Aktywujemy sobie nasze Expedition Center. Lecimy na ekspedycję i pojawia nam się nowa lokalizacja, a konkretnie nowe trzy lokalizacje. Tu, tu i tu. To może zróbmy sobie od razu w trzech miejscach na raz, żebyśmy skameliny mogli zdobyć jak najszybciej. A my, moi drodzy, widzimy się po cięciu w takim razie. Co wy na to? Ja zdobędę sobie skameliny i widzimy się, jak już będę wytwarzał Trodony, ok? Widzimy się po cięciu. Moje Trodony są prawie gotowe do wypuszczenia. Od razu robię sobie większe statko, żeby było na zapas. Korzystając z tego, że akurat rozchorował mi się tutaj dinek. Gdzie jest ten ranger? Tu jest ten ranger. Bierzemy sobie oczywiście nasz pojazd. I co robimy? Jedziemy sobie w to miejsce, gdzie będziemy wypuszczali nasze Trodony. Jeden Trodon. Drugi Trodon. Wsiadamy do auta i usypiamy je oczywiście ręcznie, bo czemu by nie? Albo i nie? Bo one są cholernie szybkie. Control arranging team and shoot the mission Trodon with Dr. Wu formula. Dobra, ale najpierw je sobie przeniosę. Nie będę się na razie słuchał, co ma tutaj pan doktor do powiedzenia, tylko zrobię to sobie po swojemu. Zgoda? Pan doktor swoje, ja swoje i wszyscy będą zadowoleni. Nie żaden wracasz do bazy, tylko idziesz uśpić, mój drogi, Trodona. Zaraz wam pokażę wybieg, na którym będzie żył. Moim zdaniem wygląda świetnie. No tak, tylko że przez to, ile tutaj dałem różnej roślinności, mam problem z wcelowaniem w miejsce, gdzie on może wylądować. Nie to. Wypuszczamy sobie kolejnego Trodona. Ty jeszcze nigdzie nie wracasz, mój drogi. Tylko ty będziesz usypiał kolejnego Trodona. W międzyczasie wytwórzmy sobie na przykład jeszcze dwa. Jeden to będzie tak... Zróbmy z niego takiego konkretnego agresora. Który będzie miał najwyższe statystyki i będzie nam bardzo podnosił ocenę parku. A dajmy mu tą modyfikację. A co? I modyfikacje niech on sobie na przykład... Alpin to powinien być coś tak jakoś w odcieniach bieli, nie? Przynajmniej większość tutaj dinków, które się daje właśnie z modyfikacją Alpin jest w większości ma biała, szara, coś w tym stylu, coś w ten deseń. Walczące dinozaury? Nie ma na to czasu.
Ale za to inny sobie chętnie kontrakt jakiś od ciebie wezmę, bo chcę zrobić sobie 100%, bo czemu nie? Aha, mam wypuścić 5 nowych dinozaurów. I to był oczywiście ten przykokszony Trodon. Szkoda. Ten się już nie liczy. Szkoda. Bardzo szkoda. Okej, to zróbmy w takim razie jeszcze jednego zwykłego. To będzie dwa. Spróbujmy zrobić sobie tego kozaka jeszcze raz. Increase. Tutaj akurat dajemy wszystkie modyfikacje z Increased Bone Density. No to jest modyfikacja, która daje najwięcej punktów właśnie jeżeli chodzi o notowania. Tutaj dajemy sobie Solitary, żeby było przedział od 1 do 13. Nie potrzebujemy mieć tam ich nie wiadomo ile. I jeszcze raz. A jeżeli teraz się nie uda, no to będziemy musieli pozbyć się jednego Hatch Capacity i damy tutaj jeszcze jedno Success Rate w wersji 4.0. Tu możemy sobie już dezaktywować Fossil Center. W sumie na chwilę obecną też nie jest nam do niczego potrzebne. Tyle rzeczy udało mi się uzbierać i to wszystko co tutaj mamy zostanie później sprzedane na drugiej wyspie z dodatku. Tak więc na razie tego nie ruszam. Na razie niech to sobie tu będzie, a Fossil Center po prostu sobie dezaktywuje, bo czemu nie? Control a Ranger Team and shoot the mission Trodon with Doctor's Wu Formula. Okej, okay, czyli będziemy musieli sobie wsiąść do samochodu. Tutaj aktywujmy karmnik, bo będą głodne. I zaczną nam od razu atakować ogrodzenie. Jak tam ich komfort? Samotny. Jak to samotny? Przecież będą cztery. No nic, no zaraz się okaże. O co może tam chodzić? Tego wypuszczamy i od razu Ranger Team niech jedzie i go usypia, żebyśmy mogli go przenieść. Ej, patrzcie, na razie się udaje. Na razie się udaje, także jest progres. Jest już 64%, 5. Jak się teraz wysypie, to normalnie nie uwierzę. Drugi Trodon również będzie wypuszczony. I to też będzie bez żadnych modyfikacji. Drugi do uśpienia. Czy komfort zaczął już rosnąć? Jak widzicie, Trodony muszą być 4, żeby były zadowolone. Mieliśmy 3, były samotne. Mamy 4 i są już w pełni zadowolone. Także nic skomplikowanego. Te od razu sobie przenieśmy. I tutaj tego też już sobie przenieśmy. Halo, panie rangerze, power rangerze, pan nigdzie stąd nie jedzie, dobrze? Bo tutaj się wypuszcza jeszcze jeden Trodon. Nie żaden powrót do bazy, tylko usypiasz, mój drogi. Musimy wypuścić jeszcze dwa dinki. Jeżeli dodamy tutaj sobie na przykład jeszcze parę Trodonów, to nic się nie stanie. Fajnie. To robimy sobie wielkie stado Trodonów. I te na przykład już nie będą miały żadnych modyfikacji, nie? Incubate i incubate. Jak zrobimy sobie jeszcze dwa, to powinno być chyba wszystko w porządku. A jeżeli ten, którego teraz wypuścimy, będzie czwartym, bo już mogłem się pogubić w obliczeniach, to jednego sobie po prostu anulujemy, nie? Ale przy okazji kontrakt nam się zrobi. A następny kontrakt sobie aktywujmy. No tak, bo powiększyłem park jeszcze bardziej. Zobaczcie, co mi się tutaj udało stworzyć, nie? Tutaj ostatnio kończył się park na tym hotelu i nic tu dalej nie było. A ja wybudowałem tutaj jeszcze takie małe cudo. I musimy tutaj teraz postawić schron, nie bardzo wiem gdzie. Ale tak, musimy tu postawić schron. Nie wiem, spróbujmy na przykład w ten sposób i zaraz go usunę, nie? Znowu tak, robię to samo co w ostatnim odcinku, stawiam schron i go wyrzucam. Gra zwariowała. Czy to się uda? Uda się, fajnie.
No jednak to wypuszczenie tego Trodona nic nie dało, czyli musimy wypuścić jeszcze dwa i będziemy mieli skończony kontrakt, prawda? Bo to jednak o to tutaj też chodzi, żeby wypełniać sobie kontrakty, żeby jak najszybciej móc sobie odblokować misję albo zrobić grę po prostu na 100%. No, schron niech się buduje. Szybko, szybko, szybko. Czas nas goni. Misja wydaje mi się, że jest dosyć prosta, więc żebyśmy niepotrzebnie nie przedłużali odcinka. A pan gdzie, przepraszam, jedzie? Pan już mu się śpieszy do chałupy, nie? Czy to wystarczy, żeby pokryć 50% wyspy? Halo? No, wystarczyło. I usuwamy, bo po co nam on tutaj? Reputation Reward. Czyli możemy sobie pójść do Research Center i to w sumie odblokować sobie. Chyba, że to nie tu. To nie tu. A ile rzeczy nam się odblokowało właśnie tutaj teraz? Ojejku, nowy gatunek nam doszedł. Jakaś nowa skamielina, której właśnie jednej mi brakowało i nie wiedziałem, gdzie ona jest, ale podejrzewałem, że właśnie w ostatniej lokalizacji gdzieś, gdzie jest Trodon. Bo na drugiej wyspie nie będziemy już latać na żadne chyba wykopaliska, z tego co pamiętam. Bo to są modyfikacje już hybryd, to znaczy te gatunki hybrydowe. Tak więc nie będzie żadnych wykopalisk, tylko od razu będziemy je mieli do odblokowania w naszym chyba Research Center, z tego co pamiętam. No nie dam sobie ręki uciąć, ale mniej więcej tak to wygląda, że na pewno na wykopaliska już chyba nie będziemy latali. Któryś dinozaur jest zatruty. Czy to znaczy, że ja go muszę teraz uleczyć, czy że co, bo nie wiem. Naprawdę, nie mam pojęcia. Jest zatruty i co z tego? Wiecie, że ja naprawdę rzadko się spotykam. Rzadko robię Trodony i rzadko spotykam się z sytuacją, kiedy jest zatruty. Nie bardzo wiem, co wtedy robić. Okej. Bierzemy sobie nasz drugi pojazd. I tym drugim pojazdem jedziemy sobie do naszego obiektu z misji. Pip, pip. Z drogi. Pojadę na robotę. Dobra, to pojadę tędy, a wy się tam wszyscy gnieździcie na tym wąskim chodniku. Pomimo, że i tak jest podwójny, to jest za wąski. Naprawdę. Tu jest tyle ludzi. Czy ja tu przejadę? Idealnie. No dobra, i co? I muszę strzelać do tamtego. Wybieg wam pokażę już po wszystkim. Jak ładnie się ustawił. No dobra, strzeliłem. Aha, jest agitated. No to fajnie. To chyba właśnie daliśmy ciała, bo on będzie nam walił w ogrodzenie bez powodu. Wiecie, co będzie, jak on nam ucieknie, nie? Wszystkie zaraz wieją. Także siedzicie sobie w samochodzie i od razu sypiacie. Zabieracie go jak najdalej od płotu. Jeżeli jest taka potrzeba, to płot naprawiacie. Swoją drogą, ciekawe, czy mogę teraz uleczyć dinozaury, te, które są niby zatrute, nie? Bo ja naprawdę bardzo chciałbym wiedzieć, o co chodzi z tą trucizną. Dajcie znać w komentarzu, o co z tym chodzi, jeżeli mi się nie uda rozwiązać tej zagadki. Który jest niby? Nie teraz. Zatruty jest... Czy ja przeniosłem Strudio Majmusa? Tak, przeniosłem Strudio Majmusa prosto do klatki z Trodonami. Świetnie! I nie mogę chyba w żaden sposób uleczyć, nie? No, to bardzo mi przykro, ale... Zostaniesz zjedzony. Albo nie? Nie, to jak nie, to nie. Okej.
do uśpienia i przeniesiemy go z powrotem. A ten już co, wraca, już do bazy wraca, tak? Fajnie. No nie taki był plan. Tak, zrobiłem sobie czerwone jeepy, jeździmy sobie Rubikonem. Bo czemu nie? Wracaj na wybieg Trodanu, bo on tutaj będzie nam próbował zwiać. Bardzo mi się podoba ten wybieg. Naprawdę modyfikacje to jest coś pięknego. Taką ilość roślinności, ilość nowych kamieni, jaką możemy dzięki modom wgrywać, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, jakie fajne można robić jaskinie, pół jaskinie. No po prostu świetnie to wygląda. Bliżej temu się przyjrzymy po misji. Dobra, niech spróbuję się tu przebić. Jak widzicie, misja jest identyczna jak większość w zwykłej kampanii. Musimy po prostu wytrzymać z wnerwionym dinozaurem. I to właśnie o to chodzi w tej misji. Żeby upewnić się, że jest w zabezpieczonym ogrodzeniu. Tylko najpierw musimy mu dać zastrzyk, który, nie wiem, podnosi mu adrenalinę. I popsułeś płat, chłopie. Idź sobie gdzie indziej, bo ten się musi naprawić. Dobra. Ten już jest w pełni sprawny. Nie odpuszczamy go na krok, nie? Po prostu za nim jeździmy, patrzymy co robi, gdzie robi, co robi, jak robi, co psuje. Tylko weź tu teraz... Ile jest tych Trodanów? No chyba przesadziłem trochę z tą ilością. Nie mam pojęcia ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A właśnie, Strudo i Majmus. Niech zgadnę. On pewnie umrze, nie? Dobra, to sprzedajmy. Nie chcemy zwłok u siebie w parku. Który to był? To jest ten tuż po naszej prawej. To jest tamten. I znów biegnie do ogrodzenia. No i tak jakiś dinozaur nam umarł, żeby nie mówić brzydko. No tylko tutaj, chłopie, masz większe szanse na wydostanie się, bo tutaj... Tu jest cienki płot. Zabierać szybko tego Trodana. To jest chyba, wydaje mi się, najszybszy sposób, jaki można wykonać tą misję. Po prostu nie odstępywać go na krok, bo musimy wytrzymać 5 minut. Reszta Trodanów już się kapnęła, że tu jest dziura. A dopóki ten Trodan nie zniknie stąd, to one mogą sobie spokojnie stąd wychodzić. Widzicie? Już się kapnęły, że jest dziura. Także ty też, mój drogi, będziesz uśpiony. Ty też będziesz uśpiony. Dobranoc. Oj. Ty też jesteś uśpiony. O-o. Dobra, tamtym się zajmiemy za chwilę. Nie trafiło? Poważnie? No dobra. Czyli jednak przydałby się ten schron. Drugi ranger. Czyli to był błąd, żeby zrobić sobie duże stado Trodanów, bo teraz mamy duży problem. Także nie róbcie tego. Bo jak widzicie, to jest błąd. Zróbcie sobie maksymalnie 4. I ani jednego więcej. Czy uda mi się go od razu tutaj uśpić? Tak, bardzo fajnie. No jeszcze mamy burzę. Fajnie.
Właśnie tam z powrotem. Tak, będę teraz mówił przez chwilę troszkę mniej, bo staram się skupić na zadaniu. Jak to Abbeis, ty miałeś przyjechać tu? Dobra, spróbuję go trafić ręcznie, bo zanim tamten się ruszy... Myślicie, że uda mi się trafić małego Trodona? Z takiej odległości? Trafiłem! I teraz bądź tu mądry i pamiętaj, który Trodon to był ten, którego masz pilnować. Coś mi mówi, że wpadliśmy w błędne koło. Dobra, otwórzmy schron, żeby nam nie spadała reputacja. Ten jest uwięziony, kretyn. Dobra, skupmy się i spróbujmy naprawić ten płot. Dobra, a tu w międzyczasie, jak się tylko naprawi... Do uśpienia. No jak wiem, że jest niski poziom bezpieczeństwa, bo właśnie uciekły mi trujące dinki. Dostał strzała, ale zdążył zeżreć gościa. Dobra. Okej, wracamy do normalności. Przez chwilę, dopóki znowu nie wyjdą. No ciekawe niby jak mam wykonać tą misję, skoro już nie mam żadnej dostępnej lokalizacji do wykopków. Czasami te misje są naprawdę tak znikąd. Nie wiem, kto to wymyślał, żeby w takiej sytuacji dawać taką misję, kiedy już nie masz w ogóle żadnych wykopków do zrobienia. No ale jednak, gra twierdzi, że możesz, pomimo że nie możesz. Ty jeszcze nigdzie nie jedź, mój drogi. Bo my w dalszym ciągu zostajemy przy wybiegu Trodonów. Niech nam się sytuacja w parku troszkę uspokoi. I już próbuję wyjść. To chyba tu. A teraz dałem trochę mocniejszy płotek. Żebyś se łeb połamał. No nie gadaj, że wyjdzie. Cofnijmy się trochę, żebyśmy mogli od razu naprawić płot. I uśpimy go dopiero jak będzie poza płotem. Żeby płot się od razu sam naprawił. Okej. I przenosimy cwaniaka. I to jest sposób, jak to należy robić, bo jak zrobimy to w miejscu, jak go uśpimy w miejscu, gdzie jest płot, który ma się naprawić, to płot nam się nie naprawi i cała reszta Trodonów da nam nogę. Tak więc, plan miałem dobry. Ale dopiero po wszystkim można sobie zrobić tak jak mówiłem. Korzystając z tego, że musimy poczekać, aż nam Trodon z powrotem wróci, to pokażę wam, jak wygląda ten wybieg. I oczywiście powinny być dinki dobrze widoczne, przynajmniej tak mi się wydaje, że powinny być dobrze widoczne. O, witam gości, tu jesteście bezpieczni, tu raczej Trodon nie wejdzie. Modyfikacje. Jakie to są modyfikacje? To są polecane mody, które pojawiły się w ostatnim, piątym odcinku. Wspominałem o nich, to jest właśnie ta dodatkowa roślinność, dodatkowe kamienie, które możemy sobie dodawać. To i tak jeszcze nie są wszystkie. Ale no na przykład spójrzcie sobie na tą jaskinię, tak jak już wam wcześniej wspominałem. Albo te kamienie, takich małych kamyczków fajnych, nie, no gra nam po prostu nie daje. A modyfikacje już tak.
W normalnej grze nie możemy robić jaskiń, a dzięki modyfikacjom już możemy. A to wszystko ma wpływ na nasz bonus scenerii. Także to wszystko ma wpływ oczywiście na coś. To nie jest tak, że one po prostu sobie są, bo są, żeby były, ale to również dodaje nam scenerii bonus. Tutaj poszedłem w tym razem w stronę pustyni. No tylko takiej z większą ilością roślinności. To się chyba też jakoś specjalnie nazywało, nie? Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że to ma jakąś swoją nazwę. Okej, Trodon znowu próbuje wyjść, tak? A zatem... Wsiadamy do auta. Ciekawe, o co mu chodzi, dlaczego zdrowiem... Aha, bo jest spragniony. No to idź się napić, a nie walisz głową w mur. Samochód sobie tam już w razie co jedzie, żeby go w ostateczności uśpić, ale jeżeli dojedzie, a on nie będzie walił, no to go nie będę oczywiście usypiał, nie? W ogóle po co pan doktor wymyślił takie lekarstwo, znaczy nie wiem w sumie, czy to lekarstwo, czy to szczepionka, czy co to jest, ale coś, co wpływa na dinozaura w ten sposób, że jest wnerwiony, naprawdę nie wiem, podałem mu dopalacza chyba, narkotyki. No, po co coś takiego tworzyć? Jak dinozaur będzie wnerwiony, to będzie wnerwiony i koniec. Tak, wiem, że schrony są otwarte. Okej, wytrzymaliśmy 5 minut z wnerwionym Trodonem. I to właśnie na tym polega ta misja. Nie jest jakoś mega skomplikowana, ale to właśnie o to chodzi w tej misji, żeby po prostu wytrzymać z wnerwionym Trodonem. To wszystko. Wytwarzamy sobie 4 Trodony od razu najlepiej, żeby one nie były samotne. A nie wytwarzać ich sobie 8 tak jak ja na początku, bo to jest po prostu błąd i sami widzieliście, co się dzieje w takiej sytuacji. Musimy się później ganiać, chyba że od razu będziecie je usypiać tuż za ogrodzeniem, żeby można było je też naprawić. Ale nie ma w tej misji kompletnie nic skomplikowanego, po prostu wytwarzacie sobie 4 Trodony, rzucacie je do klatki, jeden dostaje od was strzykawkę, teoretycznie pod guzikiem Medicine, ale jak widzicie on jest wnerwiony dzięki niej. A zatem usypiacie go za każdym razem. Nie wychodźcie po prostu z samochodu cały czas, bądźcie gdzieś w pobliżu i kontrolujcie sytuację na waszym wybiegu. Jeżeli odcinek wam się podobał, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, ewentualnie jakiś sympatyczny komentarz, chętnie z wami porozmawiam w ten sposób. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to serdecznie zachęcam. A tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.